pani dyrektor, wyjątkowy dzień w życiu szkoły, prawda? Wyjątkowy. Dziś żegnamy kolejnych absolwentów, którzy byli z nami przez 4 lata, zżyli się z nami. Jako nauczyciele myślę, że daliśmy z siebie wszystko, żeby przygotować ich do dorosłego życia, do tego, żeby byli dobrymi ludźmi. Chociaż rozdanie świadectw to jeszcze matury, jeszcze dużo pracy. Tylko 9 dni zostało do pierwszego egzaminu maturalnego. 5 maja język polski, później kolejne egzaminy w naszej szkole. To jeszcze nie koniec, ponieważ uczniowie będą zdawali egzaminy tak zwane zawodowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Więc jest to jeszcze czas wytężonej, ciężkiej pracy przed uczniami. Jest pan zadowolony ze swoich absolwentów? Oczywiście, oczywiście. Jestem bardzo zadowolony. To jest mechanik pojazdów samochodowych. Jak wygląda sytuacja? Czy wszyscy przystępują do matury, czy też część osób tylko zdecyduje się na ten egzamin? No, sytuacja wygląda w ten sposób, że nie wszyscy przystępują do matury. Oczywiście podyktowane to było wyborem dalszej ścieżki życiowej, prawda? Głównie chodzi o to, że jeżeli ktoś podjął pracę, będzie podejmował pracę, to raczej z tej matury rezygnuje, prawda? A nastawia się na kierunek, na egzamin zawodowy, z egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, bo to dla niego jest chyba ważniejsza sprawa w tej chwili, prawda, aniżeli matura. Atmosfera dzisiejszego dnia pokazuje, że naprawdę warto się w zespole szkół numer 6 przy Sikorskiego uczyć. Bardzo bogatą ofertę kształcenia. Kierunki dostosowane do rynku pracy, do potrzeb naszych pracodawców lokalnych, ale nie tylko. Kształcimy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska, spedytor, logistyk, organizacja reklamy, obsługa turystyczna. Nie zapominamy też o zasadniczej szkole zawodowej i tutaj wszystkich zapraszamy gimnazjalistów, którzy chcieliby uczyć się w kierunkach związanych z samochodami, czyli mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Warto tutaj uczyć się, jak zachęcić? No, na pewno warto. Na pewno warto. Kierunki, które tutaj mamy, są kierunkami przyszłościowymi, kierunki, które nigdy nie tracą na swojej wartości, prawda? Zawsze absolwenci będą mile widziani we wszystkich zakładach pracy na terenie, nie tylko Suwałk, ale również całej Polski. Chcielibyśmy zapytać, jak nastroje po tym ważnym dniu, jakie wrażenia, co możecie powiedzieć o tych latach spędzonych tutaj w szkole? Oczywiście lata były piękne, prawda? Czas spędzony w tej szkole uważam za jeden z najlepszych czasów spędzonych w moim życiu. I teraz zostało nam po prostu przygotowywać się do matury, prawda? I modlić się, aby ją zdać. Dzisiaj no nawet całkiem dobry nastrój. Pogoda dopisuje, jak widać, słońce świeci. Zadowolony jest pan ze świadectwa? Czy mogło być lepiej? No, mogło być lepiej, choć no, życie różnie nam układa sytuację. No jasne, że jestem. No czemu nie, kurde, to była moja praca 4-letnia i nie mogę być niezadowolony, bo to znaczy, żebym nie akceptował swojej pracy, tak? Warto było uczyć się w tej szkole, jeśli tak, to dlaczego? To znaczy warto, no zdobyłem wiedzę na temat mojego zawodu i myślę, że moja kariera będzie łatwa do zbudowania. No, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i to chyba to wszystko, tak? No, wycieczki będziemy mile wspominać, nauczycieli będziemy mile wspominać i siebie, że się poznaliśmy i było dobrze. Cieszę się, że się uczyłam tutaj. I jaki kierunek, panie? Logistyk. Logistyk. Najlepszy. Chciałam zapytać, jak nastroje przed maturą? Zdenerwowana bardzo jestem. Na luzie jeszcze się nie przyjmuję tym, ale nie biorę tego do siebie. Będzie bardzo gorąco. A plany po maturze, jeśli już będą wyniki? Co dalej? Studia, ale jeszcze nie wiem konkretnie jakie, ale myślę, że będzie to transport kierunek. Ja na studia tak samo, prawdopodobnie do Białegostoku. No na razie w czasie wakacji na pewno praca, no a później zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomyślimy, jeszcze czasu trochę jest. Pomóżę do pracy jakieś. No i zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Na razie żadne. Odpoczynek. Zobaczymy, jak wyjdzie matura, wtedy będziemy planować, co dalej. To zależy, jak życie się potoczy, prawda? Z rynkiem pracy, wiadomo jak jest. Chciałam zapytać, może jakiś ulubiony nauczyciel, kogoś, kogo można, chciałby pan pozdrowić? Pana Jana Krzykwę, mojego wychowawcę. Pozdrawiam serdecznie.